Wstawaj, siostra! Dziś Halloween! Co ty mówisz? Jakie Halloween? No, Halloween! Trzeba ustroić dom i iść po cukierki! A w ogóle, w co się przebierzesz? Co? Przecież ja jestem przebrana. Mam niebieskie warkoczyki na całej głowie, to chyba wystarczy. Trochę słabo. Wymyśl coś jeszcze. No dobra, niech ci będzie. Ubiorę jeszcze moje białe futerko. Super! Będziesz wyglądać jak niedźwiedzica. Niedźwiedzica? Może trochę poszło mi w boczki, ale bez przesady. Dobra, to co mamy? Jakie ozdoby? Mamy mnóstwo ozdób. Dynie, nietoperki, duchy, a nawet szkielety. Super! Nasz dom będzie wyglądał strasznie. Może dzieciaki nie będą przychodzić po cukierki. I będę miała spokój. Ja się zmęczyłam tym strojeniem. Muszę odpocząć. Hej! Już wieczór! Idziemy zbierać cukierki! A może sobie odpuścimy i zostaniemy w domu? Obiecałaś! No dobra, już dobra. Pójdę tylko po czapkę i zaraz wracam. Ach, te młodsze siostry. O, jest moje futerko. Uwielbiam go. Jest takie mięciusie. Gdzieś tu jeszcze była moja czapka. Muszę ją poszukać, moja ulubiona futerkowa czapka. No, musi tu być. Na pewno ją chowałam. Hej, kto zgasił światło? Halo, wypuśćcie mnie, jestem w szafie. No, pośmialiśmy się, ale już możesz mnie wypuścić. Snow Angel, Snow Angel, pomóż mi, drzwi się zacięły. No i gdzie jest ta siostra? Nie będę na nią czekać w wieki. Wychodzę. No pięknie. Muszę czekać, aż ktoś przyjdzie po cukierki i otworzy tę szafę. Iza, już? No poczekaj, nie kręć się, bo krzywo wyjdzie. Już kończę. O, gotowe. I co, jak wyglądam? Może być? Super wyszło. Mamy ekstra stroje. Idę nastraszyć dzieciaki. Brian, nie rób tego. Tylko troszeczkę, obiecuję. I gdzie jest moja druga rękawica? Ja chciałem być dyniogłowym, a nie jakimś kosmonautą. Kuba, dobrze wyglądasz, pasuje ci ten strój. Widziałam klauna, za wami. Jasne, klauna. Jak chcesz nas nastraszyć, to ci się nie udało, Zosia. Ale ja nie zmyślam, naprawdę, stał tam. Bu! A! Brian, to nie było śmieszne. Uwielbiam to, ale was nastraszyłem. Ach, te dzieciaki. O, Iza, nie rób, tak jest Halloween. I co, wystraszyli się? Co? A co ty tu robisz? Jak to co? Robię sobie coś do jedzenia. Nie wolno? Ale ty byłaś przed chwilą na górze. Rozmawialiśmy. Co? Cały czas byłam tutaj. Serio? Niemożliwe. Może to mój duch. O! Żartowałam. Już jesteśmy przebrani i gotowi na zbieranie cukierków. O, super wyglądacie, ale ciekawe stroje. My też już jesteśmy gotowi, tylko ja nie mam jednej rękawiczki. Nie szkodzi, Kubuś. Ruszajcie i przynieście mnóstwo cukierków. Dobrej zabawy. Hej, chodźmy do tamtego domu. Co wy na to? Ten dom wygląda strasznie. Może chodźmy gdzie indziej. Julka, czy ty się boisz? Julka się boi.
Wcale nie. Dobra, chodźmy do tego domu. Dziwne, nikt nie otwiera. Chyba nikogo nie ma. Świetnie, to idziemy gdzie indziej. O, otwarte, wchodzimy. Czuję, że tam znajdziemy dużo cukierków. Halo, jest tu ktoś? O, nikogo nie ma, wychodzimy. O, wreszcie ktoś przyszedł. Halo, tu jestem w szafie, pomóżcie mi, pomocy! Słyszeliście to? Jakieś dziwne odgłosy. To duchy! To żadne duchy, chodźmy dalej. Chyba coś jest w szafie. Zaraz się przekonamy. Tola, czy ty wszystko musisz otwierać? Ktoś musi. Halo, jest tam ktoś? To szkielet! Sztuczny! Julka, pamiętasz? Kiedyś mieliśmy takiego w klasie. Ten dom jest jak dom strachu w Wesołym Miasteczku. Nie, jeszcze lepszy. Dalej nie wiemy, skąd te odgłosy. Oj, dziwna sprawa. Wiecie co? Siku mi się chce. O, jest łazienka. Szybko się wysiusiam i już chcę wyjść z tego strasznego domu. Co to? Julka, co się stało? Dlaczego się tak wydzierasz? Z muszli wystaje jakaś ręka. Nie będę tu sikać. Jaka znowu ręka? Tola, nie otwieraj. Ktoś ci zrobił kawał. Idę stąd. Dziewczyny, coś chyba jest w pralce. Sasia, nie otwieraj. Nie wiadomo, co się tam kryje. To tylko sztuczny nietoperz. Nie ma się czego bać. Pomocy! Pomocy! Hej, słyszycie? Ktoś woła o pomoc. To pewnie kolejna pułapka. Musimy to sprawdzić. Wcale nie musimy. Ręka w górę, kto chce stąd iść. Ruszamy na ratunek. Hej, dziewczyny, Kuba. Poczekajcie na mnie, nie chcę tu zostać sama. Hej, tu jestem, otwierajcie wreszcie. Julka, co znowu, kolejny pająk albo szkielet? Nie, ktoś jest w szafie, naprawdę słyszałam. To co, otwieramy? Poczekaj, a jak to jakiś wampir? Wampir? Co to za pomysł? Albo SpongeBob? A może tam siedzi Spider-Man? Ale macie wyobraźnię. Spider-Man. Otwieram. Gruba niedźwiedzica. Hej, tylko nie gruba. I w ogóle, jaka niedźwiedzica? Oh my god. To Snowlicious. No a kto inny? Miałam iść z moją siostrą zbierać cukierki. No ale szafa się zamknęła. Na szczęście uratowaliście mnie. Może pójdę do tamtego domu, zapytam się, czy nie widzieli mojej siostry. Cukierek albo psikus. O, cześć mała. A co byś wolała? Cukierek czy psikus? No pewnie, że cukierki, ale miałam zbierać z moją siostrą, a gdzieś się zgubiła. Ojej, nie powinnaś tak sama chodzić wieczorem po mieście. Poszukamy jej razem, okej? Okej, to chodźmy do mojego domu, może już wróciła. A właśnie, gdzie Snow Angel? Jak weszliśmy, nikogo tu nie było. O nie, muszę ją znaleźć. Nie powinna wychodzić sama. Jest jeszcze mała. Pomożemy ci. Tutaj właśnie mieszkam. No widzisz, nigdzie nie ma mojej siostry. Szukałam już wszędzie. Wiesz co, może na nią poczekamy. Na pewno cię szuka. Snow Angel, gdzie ty byłaś? Tak się o ciebie martwiłam. Szukałam cię. Oh my god. Dlaczego wszyscy to mówicie? Masz fajne ciuchy, wiesz? Jestem twoją fanką. Super, dzięki. Idziemy wreszcie po te cukierki? Idziemy, idziemy. Iza! Dzieciaki! Gdzie wszyscy? Halo? Jest tu ktoś? Co jest? A! Znowu to zrobiłaś! Ale co?
Poczekaj, udowodnij, że ty to prawdziwa Iza. Niby jak? Powiedz coś, czego nikt o mnie nie wie, tylko ty i ja. Okej, gdy miałeś 11 lat, nie umiałeś wiązać butów. Co? Nie umiałeś wiązać butów? Serio? Izo, dlaczego to powiedziałaś? Sam chciałeś. Dzięki za obejrzenie filmu. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Piszcie w komentarzach, czy chcielibyście jeszcze odcinek z lalką LOL. A teraz pozdrawionka. Pozdrawiam serdecznie Oliwię Szczerba, Maję Stella, Natalię Żebrowską, Annę Jaworską, Maję Girl, Nikolę Żyła, Paulinę Pietrzak, Laurę G., Esterę Gębala, Milenkę 123 oraz Julię Góra. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!